Jedziemy na zawody, jedziemy na zawody, jedziemy na zawody. Co ty znowu bredzisz? Majka, co ty bredzisz? Jakie zawody? Nie wiem, on coś bredzi. Coś się dzieje. Maja, o co chodzi? Jakie zawody? No, żadne. Żadne to jednak nie jedziemy na zawody. Ale dobra, powiedz mi najpierw, kto nie jedzie na te zawody. My. My, czyli? Kulturki i kulturki. Czyli? Ola, Maja i mama. I mama. I mama! I dwie piękne pandy, które Ola ma na uszach. Panda! Nie myślcie, Ola dalej. Ola ma takie piękne klipsy. Już chyba o tym mówiłam w którymś odcinku, że Ola ma takie piękne klipsy, które są pandami. Mały pandzio. Bo Ola się boi przebić uszu. Pandzio. I nie ma dziurek, tylko nosi klipsy. I się śmiejemy z Oli, że jest taką trendseterką. Bo powiedzcie szczerze, kiedy ostatnio widzieliście dziecko, które nosi klipsy? Pandziochy? Jakiekolwiek. Bo ja powiem szczerze, że już dawno nie widziałam dorosłego, W lustrze widziałam. O, w lustrze. Ale ja już dawno nie widziałam dorosłego, który nosi klipsy, a co dopiero dziecko, które nosi klipsy. Ale te klipsy są super słodkie i Ola bardzo ładnie w nich wygląda. Nie jestem urocza. Ja też mam. Są takie urocze, no. Ja też mam. Klipsy? No nie, kończyki mam. Bo ja się nie boję przebić uszy. Tak, o właśnie, Maja się nie bała przebić uszy i sobie przybiła uszy w zeszłym roku. I ma teraz na dużo kolczyków. To był jej prezent. I teraz mam takie ładne nawet. A teraz ma kolczyki nosi właśnie, a Ola się boi przebić uszy, mimo że jest starsza i nosi klipsy. Z klipsami wystarczy zrobić tak. Nie ma. Nie ma. I a Ola w ogóle naprawdę nosi je cały czas i mnie dziwi, że ją to tak nie ciśnie, bo to są przecież jednak klipsy. Mogę już iść? Tak, bo będziemy nagrywać dzisiaj odcinek z Mają. Taki króciutki, tak z 5 minut, bo to jest bardzo krótka książka, bardzo fajna. Mnie nie boją uszy, dlatego że mam do nich, że mam już do klipsów przyzwyczajenie, bo już wcześniej nosiłam troszeczkę. Dobrze, dobrze. Wracamy do tematu. Kulturki! Kulturki! Co to za zawody i o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj rozmawiam o książce Julka Malt, Trenarka. W zawodzie. Jak? Wielki pokaz chyba to się nazywało. Nie wiem. Tak, wielki pokaz. Pokaz. Druga część Julki, małej weterynarki, autorstwa? Coś na ry. Rebecca? Johnson. 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 Rebecca Johnson. Obiecaliśmy, że będzie druga część Julki. Małej weterynarki, która w pierwszej części miała nocowanko różnych zwierzaków u siebie, w tym pytona, przypominam, jakiegoś wielkiego węża i szczura i w ogóle różnych ciekawych świnek morskich. A teraz Julka znowu przeżywa jakieś przygody, ale to już opowie wam Maja. No, opowiem to. Opowiedz to. Na początku było o tym, że urodziły się świnki morskie. Naprawdę? Ile tych świnek się urodziło? 8. 8? Bo pamiętam właśnie... Miała 2. Pamiętam, że w poprzednim odcinku Maja mnie zaintrygowała w poprzedniej części, że tylko jeden kot się urodził. I powiem wam, że ja to sprawdziłam. Bo byłam tak ciekawa, ile się tych kotów urodzi. I okazało się... Że może się urodzić jeden kociak. A ja nie wiem, ja jakoś zawsze jak widziałam te kociaki, jak się rodzą, to było ich dużo. A okazuje się, że to tak właśnie tak dużo, to nieczęsto się rodzi. Że częściej się rodzi jednak tak 2-3 kociaki. A nawet może się urodzić jeden. Tak jak w tym, co opowiadała Maja. Więc Maja miała rację i to jej podejrzenie tutaj Oli, że coś nas tu okłamuje, było zupełnie niezasadne. Oczywiście. A świnki morskie? 8 świnek morskich. No, takie malutkie. I ona zobaczyła takie... ona zobaczyła ich wzrost dzięki talerzowi obiadowym. Jak? Dzięki talerzom obiadowym tak. Wzrost? Zmierzyła, tak? Tak, zmierzyła je. Bo no, jak je zmierzyła? Normalnie położyła świnki na talerzu. I zobaczyła, ile świnek się mieści na talerzu? No. Naprawdę? Ale co, musiała wiedzieć, ile ma taki talerz obiadowy? Oczywiście. To wiedziała, musiała wiedzieć. Tak?
na pewno wiedziała. Bo ona miała faktycznie tylko świnki morskie i psa. A takie swoje zwierzaki, nie? Tylko świnki morskie i psa. Okej. Okay. A świnki morskie urodziły, więc teraz już ma 11 zwierząt. Jak 11? No bo... A, bo miała dwie świnki morskie? No, bo męża i żona. A, no to 8 się urodziło, to, no tak, to już ma 11 zwierzaków. A, no ale mnie bardzo ciekawi, co to jest ten pokaz? O co chodzi z tym pokazem? Chodzi o to, że Chelsea, Chelsea, czyli Luka, najlepsza przyjaciółka. No. Najlepsza, no! Julka i Chelsea wybrały się do Melsi. Do Melsi? Mhm. A co jest Melsi? I koleżanka. A, jeszcze kolejna, okej. Okay. Julka, Chelsea i Melsi. No. Fajne imiona. I dzięki temu mama tam poszła uleczyć krowy, a one zajmują się kucykiem, muchą. Ona była taka gruba. A to co, ta Melsi miała krowy? No, miała krowy. Ona na wsi mieszkała. Gospodarstwo miała. A, no to ważna informacja jest. I miała dwa konie. Chyba błyskawice czy coś takiego. I ten. I muchę. Mucha. No, a nie była czarna, co? Mucha? Tak wnioskuję, nie? Nie była czarna? Tak, była czarna. No, no bo mucha to raczej ciężko, że miała inny kolor. No właśnie. No. To była koń był. Koń czy klacz? Klacz. Dziewczyna czy chłopak? A nie powiedzieli. Chyba dziewczyna. Bo jak mucha... No, może była dziewczyna, no. No a ona tak się... Bo oni karmili tak tego konia drugiego, który był chciutki. A mucha mu zaznaczyła i tak go wyjeździ i były zawody. W żadnym nie wygrała, tylko jej koleżanka, tylko ciągle wygrywała, się z niej śmiała. Ale jakie były zawody? Ta mucha startowała w zawodach? A? I potem były ostatnie. A wyścigi się... przez beczki. Wyścigi przez beczki. Wyścigi przez beczki. A czy były różne kategorie, tak? Tak. A wiesz, a wyścigi przez beczki, kto wygrał? Bo podejrzewam, że... Bohaterka mucha. Nasza. Mucha! Bo mucha była w tym najlepsza. Lubiła skakać przez beczki? Nie, to było czy... wymienianie beczki. A wymienianie, taki slalom. Mhm. A, czyli tam nie było żadnych skoków, tylko to taki wyścig był. Były skoki. Aha, ale... były też. A ten drugi koń też startował? Bo on nie, bo on już był taki stary, tym raczej to był koń taty Melsi. Mhm. On na nim jeździł. No i co tam się jeszcze działo w tej książce? W ogóle było fajnie. Coś pomagały tam dziewczyny na tym gospodarstwie? No, a potem Julka pomyślała, że Chelsea i Melsi będą najlepszymi przyjaciółkami i Chelsea ją opuści. Ale naprawdę tak się nie stało. Co, w trójkę się kolegowały? Nie, a potem, ale chociaż one tak lubiły Melsi, ale i tak one się najbardziej przyjaźniły, bo one już się bardzo godzały, a tylko myślała, że Chelsea ją opuści, jak poznają Melsi. Naprawdę? Bała się? No tak, a teraz już jak się nie bała potem. No widzisz, kolejna taka książka, gdzie jest o przyjaźni i takich trudnych sytuacjach przyjaźni, gdzie na przykład się kolegują dwie dziewczyny, przychodzi trzecia i czasami się rozbija ta dwójka. To taka, powiem, trudna sytuacja, co, Maja? No. Nieprzyjemna. No, ale na szczęście nie rozdzieliły się tutaj te przyjaciółki. Ale co, mogły tą trzecią Melsi wciągnąć w swoją dwójkę i też się z nią przyjaźnić, czy nie? No, ale ta Melsi się z nim wcześniej wyśmiewała w szkole. Dlaczego się z nim wyśmiewała? Nie wiadomo. No ale teraz się chyba kolegują, co? Skoro ich zaprosiła na swoją farmę. Nie, bo ona ich nie zaprosiła. No to skąd one się tam wzięły? No bo mama Julki musiała uleczyć krówek. A to się zraniła o płot. No czyli pojechały razem z mamą, tak? Weterynarką. I potem i Max na zawody przyszedł. Jaki Max? No i brat Julki. Aha. Przyszedł i takie... Z dinozaurami takimi. Ten. Nie, czy on na farmę? Przecież na farmę. Bo ona obiecała mu, że obejrzy dinozaury za pół godziny. Mm-hmm. I takie było. No czyli co, przyszedł jej brat jeszcze, tak? No, jakie.
na koniec odcinka powiem zagadki. Ja powiem tylko zagadkę. Aha. A ja mam takie pytanie, Maju. Czego się Julka nauczyła o zwierzętach w tym odcinku? Praktycznie niczego. No jak to? No nic. Bo ona teraz stroiła konie. Stroiła? Mhm. A jak się stroi konie, Maju? Że tak maluje się im kopyta. Maluje? Mhm. Naprawdę? A nie farbą, taką specjalną. A, takim pokrywasz. Wiąże się im kokardki, myje się w ogóle. Znaczy co, trzeba uczesać grzywę, ogon. Mhm. I co, to był taki pokaz, też taka wystawa trochę, tak? No. Kto lepiej wygląda, który koń? No. Było jedno, który lepiej wygląda, który lepiej biega. No, dużo było tego. Było dużo konkurencji. Mhm. Można było w czymś wygrać. Mhm. No. Ale w każdej prawie wygrywała ta koleżanka Messi. Ta okropna, która się tak z wszystkich śmiała, tak okropnie. I ona właśnie tak się śmiała z Messi, że jej koń był taki gruby. No bo był. Jak to mucha. Nasza kochana. Grubego się miała tak, konia. I ona się konia z tego śmiała i to było tak trochę przykre. No, to jest przykre, prawda? No, ale ona się tym nie przejmowała. Ta Melcy? No. Nie przejmowała się? No. No dobrze robiła, co? No. Nie można się przejmować takimi rzeczami, bo... Ja oczywiście polecam od 5 do 10 lat i chciałabym już zakończyć ten odcinek, bo w końcu dzisiaj północ. Jaka północ, Maja? O czym ty mówisz? Co? To taka książka jest dla młodszych czytelników, ale też takich jeszcze szkolniaków też zainteresuje chyba, prawda, Maju? A szczególnie takich, co lubią zwierzaki. A ta książka była o koniach, a wiecie, że Maja bardzo lubi konie, prawda? To nieprawda, lubię bardziej psy. A, Maja ma w ogóle wielką przygodę na tych wakacjach, bo ona cały czas zaczepia jakieś psy. I naprawdę Maja jest taka odważna z tymi psami i robi wszystko, żeby tylko dotknąć psa i go pogłaskać. No a już mam takiego kolegę psa nawet. Ma jednego kolegę psa, już poznała. Nie wiem jakie jest rasy, ale jest śliczny. I Maja za każdym razem podchodzi. To nazywa się państwo. Jak się nazywa? Jakaś Bea. Bea się nazywa. I nazwałam też... Bea? Bea to się nazywał inny pies. Bea to się nazywał ten taki mały, co kiedyś tam na pomoście go widzieliśmy. A ten się nazywa Bea. Jaki Bea? No on się nazywał Bea. Nie. Tak. Bea to się nazywał ten, co go widzieliśmy w tym miasteczku, jak byliśmy, gdzie nie było lodów i pizzy i to była najgorsza wycieczka. Według was. Ale to nie była Bea, to były inne. Tamta się nazywała Bea, ten Cocker Spaniel, a ten się jakoś inaczej nazywa chyba. Bije. Ale Maja się z nim... Jakoś na by, na pewno na by. Maja się z nim jeszcze bawi. Zapojaźniłam się jeszcze z tą jedną, Giną. Ja z nią też się bawiłam, ale to było tylko w okresie wycieczki. Ale teraz to się bawię teraz z tą Biją, jakąś Bija. Chyba. No może i Bija. Albo co trzeba zapytać. Dzisiaj zapytamy, bo to jest taki pies, co tutaj mieszka blisko i się widujemy z nim codziennie nad jeziorem. Jest super ładny. Super. I Maja już nawet trzymała go za smycz. Trzymała mnie ra. I pies się bawi ładnie w wodzie i aportuje i robi różne dziwne sztuczki. I mnie polizał nawet w twarz. No, więc Maja jest w siódmym niebie zasadniczo. No to chyba, do widzenia. Prawda? Do widzenia, piesek! Idziemy piesek, chyba piesek, spotkać jakiegoś psa. Piesek! I się dobrze bawić w te wakacje. Bo piesek, jeszcze piesek, raz Wam polecamy piesek, kolejną piesek, piesek, część Julki Małej Weterynarki pod tytułem piesek. Wielki pokaz. Piesek! Piesek! Czas skończyć, bo już tu piesek, trzymajcie się! Pa, pa!